Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj taki temat będzie troszkę inny. Odejdziemy od tematu warzyw, od pielenia w ogródku, wyrywania ziemniaków, buraków, przetrzebiania truskawki, chociaż już tam filmik Wam nakręciłam o tym, jak sadzonki pozyskujemy. Dzisiaj będzie troszkę taki inny temat. Ostatnio dostałam zapytanie od jednej z Was, czy mam jakieś kwiaty wiszące. Jak te kwiaty przechowuję, czy to są kwiaty wieloletnie, czy to są kwiaty roczne, czy sama je wysiewam, czy kupuję gotowce, już Wam wszystko opowiadam. Jak widzicie, mamy tu trzy sadzonki fuksji. Jest to de facto jeden z moich ulubionych kwiatów, jeżeli chodzi o kwiaty wiszące. Co prawda ta odmiana to jest stojąca, niemniej jednak ona, kiedy jest tak bardzo mocno obsypana kwiatami, zaczyna delikatnie się doginać w dół. Ja sobie takie trzy donice wieszam pod wiatą, na sznurach parcianych i one de facto zdobią tak jakby tą wiszącą część u mnie pod altaną. Natomiast jeśli chodzi o kwiaty stojące, co roku wysiewam petunie bądź surfinie, w zależności na co przyjdzie mi ochota i chęć. I dosadzam zazwyczaj begonie. Frezje stojące w cebulkach też gdzie niegdzie sobie wkładam, żeby ładnie kwitły. Czasem fuksje, czasem jakieś bratki. Także w zależności od roku, jakie będę miała gdzieś tam predyspozycje, co będę chciała mieć u siebie. W tym roku właśnie testowałam supertunie, bodajże coś takiego. Przyznam, że bardzo ładny kwiat, przepięknie pachniał, przepięknie ukwieconym. Faktycznie trzeba pilnować tego momentu, kiedy on przekwita, żeby na bieżąco obrywać te przekwitnięte kwiatostany, żeby nie wytwarzały się nam nasionka, wtedy ta petunia, surfinia będzie faktycznie bardzo, bardzo mocno i długo kwitła. Ja już jej w chwili obecnej pozbyłam, u mnie pod wiatą jest pusto. Zostały tylko doniczki z ziołami, jak widzicie, tu mam jeszcze donice z bazylią. Celowo ją teraz przesuszam, będę sobie dosadzała. Cały czas widzicie, te bazylie wytwarzają nowiutkie tutaj listeczki, będziemy mieli kolejne bazylie. Tu jest bazylia, która jest taka bardziej sfatygowana, ale ja sobie ją wyrwę z tej donicy i po prostu przesadzę. Będziemy musieli też oczywiście wyrwać rozmaryn, znaczy wyrwać, wykopać rozmaryn z naszych rabat. Tak samo będę przesadzała te swoje duże bazylie, które mam różne odmiany. Będę chciała bazylię cytrynową, cynamonową, fioletową, bazylię grecką, tą z drobnymi listeczkami, którą Wam pokazywałam na filmiku o pomidorach, jak sadziłam, żeby zwabić zapylacze. Jeśli nie widzieliście tego filmiku, to zachęcam. Przedstawiałam tam kilka odmian bazylii, które ja będę sadziła u siebie w ogrodzie. No i te bazylie, rozmaryn oczywiście biorę do siebie do domu i one przez całą zimę, całą wiosnę cieszą mnie aromatem tych ziół, są naprawdę niesamowite. No majeranek niestety jako zioło jednoletnie naturalnie umrze. Natomiast pozostałe zioła bez problemu będą zimowały w glebie, więc zostawimy sobie tam na pewno mięty, zostawimy sobie melisę, lubczyk, cebulkę, siedmiolatkę, szczypiory wszelkie. Nawet zostawiam czasem pietruszkę i ta pietruszka bez problemu w przyszłym, kolejnym sezonie odbija. Więc chcę Wam pokazać, jak ja przechowuję. To są moje kilkuletnie sadzonki. One może w ogóle taki stół roboczy mamy dość paskudny, ale robimy z ziemią, robimy z doniczkami, więc nie będę specjalnie jakichś cudownych stołów organizowała. Robimy tak, jak robię zawsze. Jak widzicie, ta nasza fuksja wytwarza nowe listki. Ja ją celowo lekko przesuszyłam. Gdzieniegdzie jeszcze się pojawiają jakieś pączki. Ta tak stosunkowo dość mocno jeszcze kwitnie, więc ją zostawię, niech ona sobie stoi. Podlewam ją sporadycznie, jeżeli zacznie zasychać. Tak jak te dwie, będziemy je ciąć. Te fuksje są ze mną od kilku lat. Ja zawsze na zimę biorę i przycinam je mniej więcej w tej wysokości. Przycinamy sobie na tej wysokości pędy, które widać już ewidentnie, że nam obeschły. Staramy się również te cięcia wykonywać takim jednym, pewnym ruchem, żeby nie poszarpać tych gałązek. Jeżeli będziemy taką
roślinę przycinać. Tą akurat, patrzcie, mamy tu akurat takie miejsce, gdzie ta nasza fuksja się opuściła, czyli puściła te listki i tniemy zaraz bezpośrednio nad tym listkiem. Te nie puściły żadnych listeczków, więc ścinamy. Przyglądamy się również tej gałązce. Zetniemy ją na tej wysokości, gdyż w tym miejscu zaczęła się ona rozgałęziać i pojawiają się znowu zielone schody. Więc zdejmujemy wszystkie te suchotki, obrywamy. Można to też de facto ręką łamać. Natomiast ja lubię mieć to równo przycięte, tak jak to powinno być przygotowane. Co nam daje takie cięcie? Takie cięcie spowoduje, że nasza roślinka bardzo ładnie będzie pokazywała nowe listki w kolejnym sezonie. Przez zimę, już mówię, jak Wam przechowuję, taką oto obciętą sadzoneczkę biorę sobie, chowam do pomieszczenia gospodarczego, w którym mam około 4 do 6 stopni ciepła. W takim miejscu ona zostanie, usuniemy również te liście, które nie są nam potrzebne. Ja dzisiaj w ogóle wzięłam się znowu za porządki w ogrodzie, bo jest przepiękna pogoda, więc warto jeszcze z tego korzystać, tym bardziej, że zapowiadają u nas kilka naprawdę chłodnych i deszczowych dni. Taką właśnie poobcinaną fuksję wezmę i wyniosę do pomieszczenia gospodarczego. Tak jak Wam mówię, ja tam mam stosunkowo chłodno. W tym pomieszczeniu również hartuję swoje sadzonki. Będę ją podlewała bardzo, ale to bardzo sporadycznie. Nie mogę dopuścić do jej całkowitego przesuszenia, niemniej jednak nie chcę, aby ona cały sezon miała ten okres wegetacji, czyli moment, kiedy ona będzie pokazywała nowe liście, albo nie daj Boże zacznie mi brać i wypuszczać pędy kwiatowe. Chodzi o to, żeby ta roślina właśnie przez okres zimowy bardzo intensywnie sobie odpoczęła. O, i w ten sposób mamy przyciętą naszą roślinkę. Myślę, że to dość dobrze widać. I w tej formie ona sobie pójdzie właśnie do tego pomieszczenia. Będzie tam sobie stała w stosunkowo ciemnym miejscu. Pamiętajcie również, że stawianie roślin w miejscach widnych, słonecznych powoduje też u nich takie pobudzenie do wzrostu. Więc jeśli ja bym zaczęła ją podlewać, a ona zaczęłaby po prostu budzić się do życia, no na wiosnę późniejszą, takie okolice maja, początek czerwca, kiedy będę już te doince chciała dać na zewnątrz, będę oczywiście miała wybujałą roślinę, bardzo wątłą. No a nie o to nam chodzi. Chcemy, aby ta nasza roślina utworzyła przepiękny, duży taki wachlarz kwiatów, który faktycznie będzie wyglądał okazale, a nie taka biedna roślinka z wypłowiałymi listkami, wybiegłymi pędami, która będzie ledwo co kwitła. Tą drugą roślinę również w ten sam sposób potraktujemy. Na razie wstrzymam się od obcinania tych pędów, na których, jak widzicie, mam kwiaty. Tu jedną w ogóle, nie wiem co się z nią stało, roślinką ugniła po prostu u samej ziemi. Ciężko jest zabić taką roślinę, no ale jak widać, zdarza się każdemu. Ja również dużo błędów popełniam. Tą na razie całkiem zostawiam. Ta już idzie dzisiaj do mojego pomieszczenia gospodarczego. No i oczywiście ja nie przeprowadzam procesu hartowania tych roślin z tego względu, że one i tak są w chłodnej temperaturze, więc do tych niskich temperatur są przyzwyczajone. W okolicach mniej więcej marca, kwietnia, w zależności jakie będą tam prognozy pogody, jak to będzie wyglądało, będziemy ją podlewali intensywnie, wystawię ją do ciepłego miejsca, czyli wezmę ją pewnie do siebie do domu, podwieszę ją gdzieś blisko okna, żeby miała dużo słoneczka, a ona wtedy naprawdę puści przepiękne pędy i będziemy mogli tą roślinę w niedługim czasie wystawiać na zewnątrz. Więc kochani, nie wiem, czy Wy też zostawiacie sobie fuksję z roku na rok, czy jakieś rośliny inne doniczkowe przechowujecie, a może macie jakieś fantastyczne rośliny do polecenia, które naprawdę warto byłoby mieć u siebie. Ja przyznam, że gdzieś tam od kwiatów wiszących odchodzę, bardziej się skupiam na warzywach, na owocach, na szczepieniu drzewek, coś w ten deseń, ewentualnie na jakimś sianiu kwiatów, które wysadzam na rabaty. Ale może akurat ktoś z Was ma coś fajnego do polecenia, bardzo chętnie poczytam, piszcie w komentarzu.
Ja biorę się zaraz za obcinanie drugiej roślinki. W najbliższych dniach rzucę Wam film o tym, jak robimy sadzonki truskawek, bo już powsadzaliśmy je na miejsca stałe, więc pokażę Wam, jak to u nas przebiegało, co robiliśmy, no i jaki był efekt końcowy. Będziemy też przygotowywać poziomki do zimy, więc naprawdę zapraszam Was i do subskrybowania, i do polubienia tego filmiku, do wciśnięcia dzwoneczka, żeby mieć informacje o tym, co się u nas dzieje. Będziecie mieć też wtedy powiadomienia, czy jakiś nowy filmik wskoczył na nasz kanał. Na prac ogrodowych praktycznie jest tyle samo, co na wiosnę, więc naprawdę będzie się działo. Ja Was pozdrawiam cieplutko. Napiszcie w komentarzu, co Wy robicie dzisiaj w ogrodzie, jak u Was przebiegają prace, czy może odkładacie je na weekend. Jakie są plany? Chętnie poczytam i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze i żeby ten sezon trwał oby jak najdłużej. Całusy gorące, pa pa!